10 lutego 2021 roku, środa, Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Jesteśmy po otwarciu sesji w Londynie. Wreszcie w kalendarzu coś nam się pojawiło, między innymi kwestie związane z inflacją po stronie konsumentów i producentów z Chin. Konsumenci słabiej od rynkowych oczekiwań, producenci zgodnie z oczekiwaniami minus 1,6. Za nami również odczyt, jeśli chodzi o niemiecką inflację po stronie konsumentów, zgodnie z rynkowymi przewidywaniami. To zaczynamy od tego, co się wydarzyło podczas sesji azjatyckiej na australijskim dolarze. Tutaj, biorąc pod uwagę kombinację dnia wczorajszego i początek dnia dzisiejszego, no to rynek zmaga się tutaj wyraźnie z górnym ograniczeniem tego swojego kanału, o którym od jakiegoś czasu mówimy. Dwukrotna próba złamania go do spodu, nieudana próba złamania go do spodu, no skutkuje obecną próbą ataku na górną część, w związku z czym być może próbując używać jakiejś tam wyobraźni, kwestia flagi mogłaby tutaj być realizowana i Australijczyk w notowaniach z dolarem amerykańskim mógłby być znacznie, znacznie wyżej. No to zobaczmy sobie z perspektywy intraday, jak pod tego Australijczyka ewentualnie można próbować podchodzić. Z perspektywy sprzedających myślę, że trzeba poczekać do końca dnia, zobaczyć na reakcję na tym górnym ograniczeniu tego kanału spadkowego, czy on rzeczywiście zostanie wybity w cenach zamknięcia, czy pojawi nam się jakiś górny cień i będzie to wyglądało, generalnie rzecz biorąc negatywnie. Jeśli chodzi o kupujących, no to wydaje się, że tutaj z perspektywy jakiegoś takiego próby agresywnego podejścia pod Australijczyka, a to tak naprawdę dopóki jesteśmy powyżej 77,30 z próbą poszukania płynności powyżej 77,65, 77, 70 i mówimy tutaj o celu w kierunku 77,75, tak by to mogło wyglądać na Australijczyku z perspektywy kupującej. Natomiast w przypadku takiej próby konserwatywnego tak naprawdę podejścia, no to wydaje się, że kwestia retestu tutaj ewentualnie 76-75 jako miejsca propopytowego ze stopami pod tymi minimami 7655. Tak by mógł wyglądać Australijczyk. Dlaczego mówię, że w przypadku sprzedających warto uzbroić się w cierpliwość i ewentualnie poczekać na górny cień, bo dzisiaj pomimo tego, że mieliśmy dane z Chin, dane z Niemiec, to tak naprawdę najważniejsze dane dopiero przed nami. Mówimy tutaj o inflacji po stronie konsumentów ze Stanów Zjednoczonych i zaczynają się przewijać przez rynek spiskowe teorie o tym, że już w połowie roku zobaczymy w Stanach Zjednoczonych inflację CPI na poziomie 4%. Jakby tutaj nie należy do zwolenników akurat tej teorii na ten moment, bo żeby się waliło, paliło, to nawet jeśli u nich w odczytach się pojawi, to my tego nie zobaczymy najprawdopodobniej. Generalnie rzecz biorąc, mamy kwestie związane z osłabieniem dolara, mamy kwestię równości ruchów, o których mówiliśmy sobie w dniu wczorajszym, mamy atak na stop lossy i tej płynności poszukaliśmy. Bardzo jestem ciekaw, jak będziemy wyglądali z perspektywy zbliżania się do publikacji danych w Stanach Zjednoczonych. 21.30 jest tą taką strefą propodażową i teraz to, co ja bym chciał zobaczyć z perspektywy sprzedających, to chciałbym zobaczyć złamanie w dół tego kanału, powrót, retest, ale właśnie w okolicach 14.30 w momencie publikacji danych i ewentualną kontynuację, wtedy próbować z bliskim stopem podłączyć się pod kontynuację do spodu. Natomiast w związku z tym, że omawiamy sobie intraday, ja przypominam, że mamy 20,70, 20,60 potencjalną strefę popytową i zaraz pod tym 20,35 poziomy związane z otwarciem tygodnia i spodziewam się tutaj bez dwóch zdań ewentualnej reakcji, przynajmniej tymczasowej. W związku z czym, jeśli sprzedający, to kombinacja złamania tego kanału retestu w okolicach danych. Jeśli kupujący, to uzbrojenie się na ten moment w cierpliwość ma 20,70, 60 i później 20,35 jako poziomy propopytowe. Pomimo tego, że generalnie rzecz biorąc dolar słabnie na rynku, no to problemy z umocnieniem mają byki na złocie. Tutaj pomimo kłopotów dolara w notowaniach ze złotem w dalszym ciągu, nawet jeśli chcielibyśmy mówić o tej dużej ewentualnie
kwestii konsolidacji, to my nie możemy sobie z perspektywy kupujących poradzić z połową konsolidacji w rejonie 1860. Natomiast jest jedno światełko w tunelu dla kupujących na rynku złota, a mianowicie kwestia wyjścia powyżej maksów z 4 lutego, czyli generalnie rzecz biorąc mówimy o wyjściu w dniu wczorajszym powyżej 18.35. W związku z czym na ten moment teoretycznie cały ten ruch, który zrobiliśmy do spodu, ma szansę zostać wykonany do góry, czyli z tej konsolidacji, o której przed chwilą powiedzieliśmy, może niekoniecznie 50%, na których się mordujemy, ale właśnie w kierunku 18.90 i w kierunku 19.15 jakimś spajkiem moglibyśmy to zobaczyć. W związku z czym, jeśli podaż, to wyżej, właśnie w kierunku 18.86, 19.15, jeśli popyt, to na reteście poziomów związanych z minimami dnia dzisiejszego i wczorajszego. A zobaczmy sobie to z perspektywy intraday jeszcze dokładnie. Zobaczmy sobie to z perspektywy intraday. I tutaj generalnie rzecz biorąc dwa takie miejsca, jeśli o tym sobie rozmawiamy, to są dzisiejsze minima, a to są minima z dnia wczorajszego i to bardziej mnie osobiście pasuje ze względu chociażby na tę strefę, czyli ewentualny popyt w okolicach 18.20, 18.15 z perspektywy byków, jeśli chodzi o rynek złota. Natomiast oczywiście w średnim terminie, wielokrotnie to powtarzałem, dopóki poniżej 19.52 000, to tutaj mówimy tylko o wzrostach wynikających z próby dotarcia ewentualnie do tamtych poziomów. Jeszcze przed nami kwestia danych dotyczących ropy i notowania ropy, bo tutaj oprócz tego, że dotarliśmy z perspektywy wykresu tygodniowego i testujemy dość istotną strefę podażową wynikającą z tej konsolidacji, to oczywiście nie ma tutaj na ten moment przesłanek do tego, żeby próbować się z nimi ganiać. Wczoraj w pewnym momencie tyle tylko, że po zamknięciu na rynku PIT-u pojawiła się ewentualnie możliwość próby podejścia, natomiast ja myślę, że w dalszym ciągu do obserwacji ta linia, która jest właśnie w tej chwili testowana, czyli mamy stopy, czyli mamy to, co najbardziej boli zarówno jedną, jak i drugą stronę, o tym żeśmy sobie wielokrotnie rozmawiali. Mamy nadbite stop lossy, maksy z dnia wczorajszego. Nie wykluczałbym tutaj jeszcze przy okazji próbę podejścia i jeszcze większej ilości stop lossów do zabrania. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to na co zwróciłbym uwagę, to na zapasy ropy i kwestie godziny 4.30 czasu polskiego. Jeśli wtedy bylibyśmy w dalszym ciągu pod linią, obserwowałbym kwestie związane z jakimś zmianą cen, która sugerowałaby na niższym horyzoncie czasowym możliwe intradayowe zejście niżej. I teraz, no co byśmy targetowali? Na pewno targetowalibyśmy te minima z dnia wczorajszego w okolicach 57.25, natomiast myślę, że moglibyśmy również pokusić się ewentualnie o przetestowanie 56.25 w przypadku nagromadzenia negatywnych informacji. Oczywiście z perspektywy kupujących to poziomy, które wyznaczyliśmy jako cele, to są potencjalne miejsca propopytowe, natomiast przy agresywnym podejściu powrót powyżej linii może się wiązać z kontynuacją w kierunku 60. Tyle ode mnie, nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.